Ależ piękna bramka! Mateusz Ziemieniewski. No, myślę, że mamy kandydatkę do bramki kolejki, ale to za chwilę zobaczymy, jak to się stało. Długie wznowienie. Główka. Musi się przejąć tej futbolówki. Ale jeszcze, ależ huknął teraz Gliński. I to jest 3 do 1. Wzmocnienie Damianem Glińskim okazało się niezwykle istotne w wykonaniu drużyny z Grudziądza. A proszę zobaczyć, jak właśnie tutaj dotarła ta piłka do Glińskiego. No i mocno Piskorski. Piskorski gol! Piękna bomba Tomka Piskorskiego. Czwarta bramka dla WSD Twojej Szkoły. Zobaczymy jeszcze raz. Potężny strzał. Do końca pozostało już niecałe 5 minut. Mamy kolejną bramkę dla drużyny Gresty numer 16 bodajże dla Akropol Team. Tak jest, Szymon. Janus! Na sekundę! Sekundę przed końcem, na 700 przed końcem Marcin Janus strzela bramkę. No i Wojownik wygrywa to spotkanie. Coś niesamowitego, proszę Państwa. Co się stało w tej sytuacji? Będzie tutaj doskonała okazja, no ale mamy kolejną bramkę dla drużyny Gresty. 5 do 2. Mateusz Waśkowski, no i będzie już coraz ciężej tutaj dojść. Na, proszę zobaczyć, kapitalna bramka w trzeciej rundzie. Dwie drużyny z Unisławia, dwie drużyny z Bydgoszczy, Świecki Akropol oraz Grudziądz Team. No i mamy bramkę dla drużyny z Grudziądza, Fabian Chodyna. Ależ przyłożył teraz Chodyna. 3 do 3. Asysta Patryka Stankiewicza. W taki oto sposób. Jeden Wojciech Konwiński i 24 Tomek Jankowski w bramce. Trzewicarz, no i mamy pierwszą bramkę. Michał Majka strzelcem pierwszej bramki w... No i kolejna bramka, 6 do 2. No i ponownie Marcin Janus, czwarty gol Janusa w dniu dzisiejszym. Tym razem jest to bramka z rzutu wolnego. No i nie ma bramki. I teraz proszę, Gruszczyński w indywidualnej akcji, bramka! Marcin Gruszczyński, indywidualna akcja tego zawodnika. 4 do 3. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj zostawili za dużo wolnego miejsca. Grudziądz.